jesteśmy zaproszeni na Jersey jako mikrokolektyw audiowizualny, który współpracuje z sobą już od dobrych paru lat. Na pewno to miejsce przez otoczenie przyrodnicze kieruje wyobraźnię w jakieś surrealistyczne rejony. Momentami mieliśmy wrażenie, że jesteśmy na księżycu, z piany formowały się jakieś dziwaczne, niepokojące kształty. Część z tych założeń, które gdzieś sobie wymyśliliśmy przed wyjazdem, one były eksplorowane. Trochę eksperymentowaliśmy z tym, co sobie wymyśliliśmy na temat Jersey, w kontekście tego, co zastaliśmy tak naprawdę, bo było to ponowne, nowe, świeże odkrywanie po prostu wyspy. Wyobrażenia i pomysły na temat tego, czym jest wyspa i co chcielibyśmy o niej opowiedzieć, zostały zdominowane trochę przez postaci, które lata wojenne spędziły na Jersey, czyli Claude Cahun i Marcel Moore. W szczątkach, cytatach, fragmentach przetłumaczonych z języka francuskiego, jakichś fragmentach z publikacji na ich temat. Generalnie jakby każdy spacer gdzieś tam brzegami Jersey, no to było eksplorowanie jakby tych samych ścieżek, które one przemierzały. Nawiązujemy do takich surrealistycznych różnych eksploracji i trochę sobie pozwalamy na to, żeby pomiędzy tymi naszymi wytworami po prostu wytworzyło się coś, czego jeszcze nie wiemy. Trochę nam plany pokrzyżowała pandemia generalnie i wydłużyła cały proces o kilka miesięcy, że zmieniło nam to chyba trochę percepcję w ogóle tego wyjazdu. Jakby się okazało, że dwa tygodnie w izolacji spędzone na wyspie opustoszałej to były preludium do życia w izolacji, w zamknięciu przez 3 miesiące w Polsce.